jedziemy na budowę, trochę trzęsie, ale tak tutaj wygląda droga. I moi drodzy, będziemy testowali dzisiaj możliwości troszkę zmodyfikowanej kosy spalinowej z firmy NAK. NAK ma bardzo różne opinie, bardzo dużo, nie wiem czemu, negatywnych. W pierwszych dniach użytkowania naszym NAKu wysiadła, czyli to miejsce, z którego wychodzi żyłka, to się po prostu rozpadło. Dwa kable przy gaźniku poszły won, wszystkie te złączki, to trzeba było zrobić. Ale najfajniejszą rzeczą jest to, że poprzez to, że ten odszedł nie do końca był jaki był, wymieniliśmy sobie gaźnik i będziemy go testować. Chcę do testów. Trawa 1,25 m.
tośmy pokosili. Wyniki testu jak najbardziej pozytywne. Tak jak było widać, skosiliśmy w sumie 1000 metrów kwadratowych. Jeżeli nie potraficie, nie regulujcie obrotów samemu. Kiedyś pokażę, jak wygląda rozregulowana kosa. To po prostu leci jak... nie tak jak powinna, tylko leci jakby to był jakikolwiek ten... jakbyśmy ścigaczem jechali. Tak? Ale olej, którego używamy do smarowania, powinien być zawsze ten sam. Jeżeli już zaczęliśmy używać, nie wiem, różowego, używajmy różowego. Jak białego, to białego. Nie zalewajmy raz tego, raz tego. Później skończy się u Was dokładnie tak samo jak w bardzo wielu przypadkach, czyli kolejną wymianą gaźnika. Także NAK spełnił swoje, spełnił pokładane w nim oczekiwania. I myślę, że jest to dobra kosa po lekkich modyfikacjach. Także nie ma co się aż tak bardzo nad tym znęcać.